Otwieram czwartą sesję siódmej kadencji Rady Miejskiej w Wadowicach. Sprawozdanie Rady Miejskiej w Wadowicach za 2014 rok, kadencji 2010-2014, w kadencji 2014-2018. Od 1 stycznia 31 grudnia 2014 roku odbyło się 9 sesji Rady Miejskiej w Wadowicach, 6 w kadencji 2010-2014 i 3 w kadencji 2014-2018. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku odbyło się 58 posiedzeń Komisji Rady Miejskiej, w tym 9 komisji, posiedzeń Komisji Inicjatyw Gospodarczych, 7 w kadencji 2010-2014 i 2 w kadencji 2014-2018, 9 posiedzeń Komisji Praworządności i Spraw Obywatelskich, 7 w kadencji 2006-2010 i 2 w kadencji 2010-2014. 6 posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ekologii, 4 kadencji 2006-2010 i 2 w kadencji 2010-2014. 13 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej. Panie Burmistrzu, bardzo proszę o złożenie sprawozdania. Panie, chciałbym, żeby pracownicy Wydziału Inwestycyjno-Technicznego przedstawili dwa projekty, o których w najbliższym czasie, czy którymi inaczej, w najbliższym czasie będziemy się zajmować. Mianowicie projekt obsługi Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego i projekt Stref Aktywności Gospodarczej. Poprosiłem panią kierownik tego wydziału, panią Grażynę Ramos, aby przedstawiła państwu te zamierzenia projektowe. Zrobiłem to przede wszystkim dlatego, iż jako burmistrz Wadowic nic nie dowiedziałem się na przestrzeni ostatnich miesięcy na temat tych projektów. Te projekty w sumie mają kosztować nas 50 milionów złotych. W jakiś sposób powstały, czemuś służą i w jaki sposób urzędnicy pracujący u nas zamierzają je zrealizować. I oddaję głos państwu z Wydziału Inwestycyjno-Technicznego, Hubert i pan Pyrchał, którzy przedstawią nam główne założenia projektów realizowanych. Rada Miejska w dniu 19 grudnia 2013 uchwaliła uchwałę budżetową gminy na rok 2014, w której zabezpieczono środki na realizację projektu technicznego Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Wadowicach. Była to kwota 500 tysięcy złotych. Po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską temat został skierowany do Wydziału Technicznego Inwestycyjnego, który realizuje zakres merytoryczne zadania, czuwając nad jego zgodnością z ustawą prawa zamówień publicznych oraz ustawą prawa budowlanego. Dla opracowania celu realizacji oraz przeznaczenia wykorzystania tego budynku oraz ustalenia planu funkcjonalno-użytkowego w Urzędzie Miejskim pracowała grupa robocza, która zbierała się wielokrotnie, czego efektem było opracowanie zakresu przedmiotu zamówienia, tak zwanej jakby koncepcji, która później posłużyła do opisu przedmiotu zamówienia w konkursie. W dniu 7 maja 2014 został ogłoszony konkurs na opracowanie tej koncepcji. Po przeprowadzonym konkursie, analizy złożonych ofert w dniu 25 września 2014 pomiędzy gminą Wadowice a panem Piotrem Dobrowolskim podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego Centrum Usługi Ruchu Turystycznego. Wartość umowy 439 110 tysięcy złotych. Termin realizacji 5 miesięcy od daty 25 września. Umowę podpisano po przeprowadzonych negocjacjach zgodnie z warunkami konkursu i ustawą KZP. W trakcie negocjacji ustalono, że budynek należy zaprojektować w sposób uniwersalny, umożliwiający prowadzenie otwartych funkcji użytkowych, jak na przykład jakieś galeria, miejsce spotkań. Obiekt Centrum Turystycznego należy projektować z myślą, że może on stanowić jeden z elementów większego kompleksu zajmującego się szeroko pojętym przemysłem turystycznym, zastosować materiały jakości umożliwiającej zmianę funkcji użytkowej, dążyć do wzmocnienia estetyki kładki i budynku celem wywołania efektu pozytywnego oddziaływania na otoczenie. Zgodnie z warunkami umowy, jak również konkursu, projekt należało opracować w sposób umożliwiający realizację kładki zewnętrznej w późniejszym etapie, czy minimalnej ingerencji w zakończony etap przebudowy budynku. W związku z kosztami budowy tego obiektu planuje się na realizację inwestycji pozyskanie środków z funduszy europejskich, jednakże na chwilę obecną brak jest zatwierdzonego programu operacyjnego województwa małopolskiego oraz brak uszczegółowienia dla programu. W związku z tym nie mamy informacji w tej chwili o aktualnym harmonogramie naboru
oraz kryteriów przyznawania pomocy, kwalifikowalności kosztów oraz ich wysokości. Realizacja Centrum Usług Turystycznego w Wadowicach wpisuje się w strategię rozwoju gminy na lata 2014-2020. Dokument ten mówi o adaptacji komunalnego budynku TPS-a przy ulicy Wojtyłów do funkcji wzbogacających ofertę kulturową miasta oraz Centrum Recepcji Ruchu Turystycznego. Jeżeli chodzi o koszty, no zostaną one dopiero określone po wykonaniu kosztorysów inwestorskich w rozbiciu na poszczególne elementy robót budowlanych. Opracowanie projektu jest w trakcie realizacji. W tej chwili zbierane są wszystkie uzgodnienia w celu złożenia projektu w starostwie powiatowym i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jakie korzyści z tego ma gmina? To możliwość pomieszczeń, które mamy, przede wszystkim adaptacji pomieszczeń, które są niewykorzystane. Nie będziemy generować niekorzystnych kosztów ekonomicznych utrzymania budynku, gdy zagospodarujemy całość obiekt. No i poprawienie przede wszystkim estetyki miasta w tym rejonie, no bo ten budynek ma aspekty do estetycznych nie należy. Ja tą koncepcję znam tylko na papierze. Nie wiem, skąd ona się wzięła. Też, żeby Państwo mieli jasność. Nie wiem, z czego ona wynika. Nie wiem, do czego ona prowadzi. W każdym razie jest. I ktoś zgodził się na projekt, opracowanie projektu budowlanego. My za ten projekt płacimy. No i pewnie jest jakiś dalszy ciąg tego, tej koncepcji, prawda? Ona gdzieś dokądś ma prowadzić. Teraz panowie tutaj wyjaśniacie, że cały ruch turystyczny zostanie wprowadzony pod ten budynek. Więc moje pytanie brzmi, gdzie jest parking dla tych wszystkich autokarów pod tym budynkiem? Znaczy, gdzie to jest to miejsce, gdzie te wszystkie autokary mają się znaleźć? Czy stać na Lwowskiej, czy stać wokół tego budynku? Co jest planowane tak naprawdę? Bo myślę, że to jest w tym momencie najważniejsza kwestia, jeśli ten budynek ma uzyskać status Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. Jeżeli chodzi o dojazd, planujemy wjazd z ulicy Lwowskiej pod budynek TPSA. Dysponujemy tam kilkoma miejscami postojowymi. Jeżeli te wystarczą, no to tam mogą te autokary i samochody zaparkować się na tych terenach. Jeżeli będzie parking zapełniony, no to jest wyjazd na ulicę Wojtyłów, no i autokary odjeżdżają na parkingi tak przy więzieniu, tak do tej pory na przykład. Bo to z tych planów korzystają w tej chwili. Ja mam pytanie do pana burmistrza, panie burmistrzu. Ale skoro pan pracował nad tym tematem między sesjami, to dziwi mnie to, że pan nie wie, jakie są szczegóły tego projektu i skąd się to wzięło. Bo jeżeli pan dzisiaj pyta pracownika swojego, gdzie będą parkingi, gdzie będą zatrzymywać się autobusy, to wie pan, no to trochę jest żenujące, że pan po prostu w ogóle zaczyna ten temat. Ja rozumiem pana, że po prostu pewne rzeczy trzeba przypowiedzieć. I pan swojego pracownika przesłuje przy Radzie Miejskiej. No wybaczy pan. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, to Państwo by nie przesłuchiłeś w cudzysłowie moich pracowników. Nie, my pana. Natomiast... Ja mamy pana, panie burmistrzu. Ja zaraz wam odpowiem. I pan jest dlaczego? Jeżeli chcecie podejmować decyzje idące miliony złotych, to chcecie być zorientowani. Dlatego daję wam szansę zorientowania się w projekcie, który w tym momencie ma wartość, nie wiem, 8 milionów, to jest dobrze mówię? 8 milionów złotych realizacji, 7 milionów? Pan jeszcze nie wie? No miesiąc pracował na tym, pan sprowadził pracowników. Czy mogę się wypowiedzieć? Powiedziałem na samym początku państwu. Kierownik odpowiedzialny za ten wydział dzisiaj się nie pojawił. Jest na zwolnieniu lekarskim. Nigdy nie pojawił się w moim gabinecie i przez 2 miesiące nie miał czasu przedstawić mi 2 projektów inwestycyjnych opiewających na 50 milionów złotych. Więc szanowni państwo, są kierownicy, którzy przychodzą ze swoimi sprawami na dyżury, prezentują to, co robią, a są kierownicy, którzy tego nie robią. I teraz zadajmy sobie pytanie, czy wy sobie zadajecie pytanie, czy mamy kontynuować tą zabawę w ciuciubabkę, czy po prostu chcecie mieć informacje, bo ja też chcę mieć te informacje. Dobrze, pan Janos, później pan Pomga, później nie. Panie burmistrzu, no tutaj jest jedna, myślę, istotna sprawa, na którą Rada Miejska zupełnie miała wpływ. No i to, przykro mi, ale pana kompetencją jest organizacja pracy urzędu i jakby no my nie ponosimy w żadnym wypadku odpowiedzialności za to, że któryś z kierowników
no powiedzmy pana zdaniem, nie wiem, nie wywiązuje się ze swoich zadań. No to jest, tak powiem, kwestia tylko i wyłącznie pana, ale do rzeczy. Taka sugestia może na przyszłość, jeżeli będą faktycznie takie sprawozdania, że może oprócz tego te załączniki, które są dość istotne, żeby jednak albo były w dokumentacji w biurze rady przekazywane radnym, to ewentualnie jakiś inny sposób, który będzie równie skuteczny, powiedzmy. Jak wygląda planowanie inwestycji w pomorzenie? Dlaczego? Dlatego, że zaraz może się okazać, że jeżeli chcemy, żeby ta gmina się rozwijała, to musimy przeorganizować działanie tego urzędu. Oczywiście reorganizacja również jest w moim zakresie. Natomiast taka reorganizacja może prowadzić do zwiększenia wydatków budżetowych. I wtedy to już wy będziecie. Oczywiście można inaczej. Jeżeli prawo pracy umożliwiałoby elastyczne poruszanie się w obrębie, jeżeli chodzi o zatrudnienie pracowników, to pewnie można byłoby drastycznie zmniejszyć i później w tej kwocie pozyskać innych, że tak powiem, o innych kompetencjach pracowników. Natomiast prawo pracy nie działa w ten sposób. Niestety każda reorganizacja wiąże się z zwiększeniem wydatków. Więc dlaczego Państwu to uświadamiam? No dlatego, żeby za parę tygodni, miesięcy, kiedy przyjdę tutaj i powiem, że jeżeli chcemy realizować procesy inwestycyjne w tej gminie, potrzebujemy zwiększenia wydatków na administrację, w sensie zatrudnienia dodatkowych osób, na których zatrudnienie pieniędzy nie mamy, to żebyście mieli Państwo świadomość, z czego to wynika i z czego się to bierze. I myślę, że to jest potrzebne też radnym i wprowadzam tutaj pewien standard rozmowy o sprawach miasta, bo pokazuję Państwu, jak to wszystko wygląda, dlatego, żeby Państwo mieli jasność, jakie decyzje podejmujecie. Kierownik nie przygotował do Was żadnych materiałów, przysłał swoich pracowników. No chwileczkę, ja miałem pokserować Wam te materiały. Panie burmistrzu, bardzo przepraszam, Panu nie przygotował. Pan jest kierownikiem tej jednostki, a nie Rada Miejska. Wizja burmistrza nie ma w tym momencie żadnego znaczenia, bo my powinniśmy mieć osobę merytorycznie przygotowaną do tego, żeby rozwijać to miasto i wskazywać strategię regionalnego rozwoju. Pan co, ja powiem tylko tyle, podsumowując na Pana wypowiedź, że wszedł Pan do władzy z wizją, Pan wiedział, co Pan chce zrobić, co Pan chce zmienić. I w efekcie przedstawiał Pan, no nie chcę powiedzieć, nieudolność swojego kierowania tym urzędem, bo nie może Pan wymóc na swoim kierowniku czy na swoich pracownikach to, żeby nam przedstawić taką czy inną wizję. No ale Panie Burmistrzu, no Pan szedł z wizją do władzy. Pan wiedział, co Pan chce zrobić, co Pan chce zmienić. Ale dzisiaj Pan mówi, że przed chwilą Pan mówi, że Pan musi jakiegoś wizjonera wziąć odnośnie miasta, rozwoju miasta i tak dalej, i tak dalej. No cienko, no przykre to jest, ale prawdziwe. Czy jeszcze w tym temacie to, co Pan chciał przedstawić tutaj nam? Proszę Pan Janos jeszcze. Może kończąc. Celem dzisiejszej naszej dyskusji nie było poinformowanie Rady o COPcie, tylko raczej jakby dodanie Panu Burmistrzowi alibi do zwiększenia nakładów na urząd i zatrudnienia nowych ludzi, no bo tak to wszystko wygląda. No, jest to, myślę, że dość sprytna koncepcja, no ale myślę, że słusznie ją wspólnymi siłami rozszyfrowaliśmy, no bo w każdej Pana wypowiedzi pada informacja, no nie sprawdził się kierownik wydziału, no i a zaraz później, jak ja zapytałem na to pytanie, to Pan Burmistrz mówi, no można naprawić, tylko dajcie kasę. No więc ja myślę, wydaje mi się, że to chyba był główny cel tej naszego dzisiejszego spotkania. Należałoby też zaprosić osoby, które są związane z turystyką w mieście. Mają na co dzień kontakt z turystami i wiedzą, jak wygląda ta sytuacja. I może jakieś słowo z ich strony doradcze, bo ja nie chcę tutaj mówić Państwu o parkingu. Mnie często zdarza się, że tam jest w tej chwili parking dla osób niepełnosprawnych, że przyjeżdżają przede wszystkim turyści zagraniczni, którzy na chwilę się tam zatrzymują, bo oni są nauczeni, że prawie wyjechali pod kościół. To rzadko się zdarza, ale są takie grupy. I potem autobus odjeżdża, jedzie ulicą Fatimską, przejeżdża przez Poprzeczną, jedzie Lwowską, jedzie albo na parking za zakładem karnym, bo tam mają potem najbliżej do przejścia, albo idzie na parking koło dworca PKS-u. I tu myślę, że w takich rozmowach jeszcze jest wiele osób, które są
tym zainteresowania, które już od lat tym się zajmują, że mogłoby być tutaj takie wspólne jakaś debata. Dziękuję bardzo. Ja nie jestem urbanistą. Nie jestem specjalistą od rozwoju gminy. I nie zamierzam zastępować tych osób, będąc kierownikiem Urzędu Miasta i burmistrza Zarobic. Więc w mojej ocenie takiej osoby w urzędzie nie ma, a jest ona potrzebna o takich kompetencjach, dlatego, żeby nie dochodziło do sytuacji, w której wydajemy 500 000 zł, nie mając za bardzo pomysłu, co dalej z tym zrobić, licząc, że taki pomysł się dalej pojawi, a tworzymy projekt, który jest sprzeczny z całą, można powiedzieć, ideologią polityki miejskiej wpisaną w programy rozwoju naszego województwa. I oczywiście zamierzam, tak jak pani wiceprzewodnicząca prosi, konsultować ten projekt z różnymi grupami, przede wszystkim chcę stworzyć takie ciało doradcze przy burmistrzu, które będzie skupiało architektów, urbanistów działających na naszym terenie. I to ciało doradcze będzie nam też opiniować tego typu zamierzenia w przyszłości, ale od tematu reorganizacji i zatrudnienia fachowców nie uciekniemy. I oczywiście to otwarcie dyskusji miało przede wszystkim na celu pokazać rozmiar odpowiedzialności, przed którą państwo będziecie stać. Z drugiej strony pokazać, skąd miałaby ewentualnie wynikać konieczność zatrudnienia specjalistów. Ja nie czuję się specjalistą we wszystkich dziedzinach, co wielokrotnie podnosiłem. Państwo możecie nie chcieć mieć specjalistów zatrudnionych w Urzędzie Miasta, możecie nie chcieć płacić kompetentnym osobom za ich pracę, ale wtedy liczcie się z tym, że będziemy wydatkować środki w sposób nieprzemyślany, nie wpisujący się w szersze strategie, bo po prostu takich strategii nie będziemy mieli. Pytanie, czy to ciało doradcze będzie się wywodziło ze środowiska miejskiego? Dzisiaj Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to nie są osoby mieszkające w Wadowicach, czy działające na terenie Wadowicach. Chyba, że się mylę, pani kierownik. Nie są. Czyli to będzie spoza? Dzisiaj są to ludzie spoza. No ja jeszcze tylko słowo. Panie burmistrzu, to aż dziw bierze, że te Wadowice się nie rozsypały, nie rozjechane zostały przez busy. Wszystko, że normalnie my jeszcze żyjemy i jesteśmy w tej sali sesyjnej, to cud nad dziwy. Bo pan teraz mówi, tego nie mam specjalisty, tamtego nie mam specjalisty. W ogóle widzicie państwo, pan był radnym przez 4 lata. To dlaczego pan w pierwszym roku, zauważając takie zaniedbania, doprowadził do tego, że dzisiaj pan musi to wszystko jako biedny burmistrz naprawiać, przepraszam za słowo biedny, z taką obciążeniem na plecach. No panie burmistrzu, naprawdę przepraszam bardzo, że tak, ale to trochę nas chyba także stawia w jakimś świetle, proszę państwa. To gdzieście byli? Panie Jan, przepraszam, panie Pawle, byliście radnymi 4 lata. I co? Co za Ewa? Nie wiem, nie znam. Koleżanka Ewa. Pokazywaliśmy, jak Ewa Kipiak nie radzi sobie zarządzanie Wadowicami. Tak? Tak. I cały urząd jest do pani, przepraszam to słowo. No to właśnie, pan burmistrz w ten sposób nam odkrywa tutaj różne jakieś informacje. No nie, no po prostu, proszę państwa, przepraszam bardzo, że się zdenerwowałam, ale... No i niepotrzebnie. Dziękuję. Być może to jest temat na interpelację, ale uważam, że kończąc tą rozmowę byłoby dobrze. Panie burmistrzu, prowadząc kampanię wyborczą w październiku na konferencji prasowej na rynku, rozpoczynając kampanię wyborczą, powiedział pan słowa dotyczące audytu Urzędu Miasta. Więc być może od tego należałoby zacząć, zrobić audyt pracy funkcjonowania Urzędu Miasta i przedstawić nam wtedy radnym tutaj, jak to wygląda. A w tym momencie pojedyncze zrzucanie winy na pojedynczych kierowników, że ktoś przyjdzie czy nie przyjdzie do gabinetu, myślę, że to nie jest dobry pomysł. To są pana słowa z tej konferencji. Audyt zewnętrzny funkcjonowania urzędu. Czekamy na ten audyt w takim układzie, więc podsumowując tą rozmowę tutaj, tą dyskusję na temat funkcjonowania urzędu i nieudolności takich czołowych kierowników, myślę, że od tego należałoby zacząć i wtedy my jako radni, tak jak mówię, radni ci, co są pierwszy raz, ale także radni ci, którzy kontynuują swoją pracę w Radzie, mieliby takie realne spojrzenie na to, jak to wszystko wygląda. Dziękuję bardzo. I pani wiceburmistrz w gruncie rzeczy taki audyt wykonuje. Prowadziliśmy ewidencję czasu pracy, ewidencję czynności, patrzymy, co robią nasi urzędnicy.
wszyscy, jak i godzina. Więc de facto audyt cały czas trwa. Dziękuję bardzo. Czy w tym temacie jeszcze coś nie ma? Dziękuję bardzo. Wobec prosienia przechodzimy do punktu następnego. Informacja pana burmistrza na temat Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku i zaproszenie Ojca Świętego do Wadowicy. Informację przedstawi pani wiceburmistrza Macaus. No ja poruszę, myślę, nieco przyjemniejszy temat i mniej kontrowersyjny teraz. Myślę, że wszystkich nas interesuje to, że w 2016 roku też na terenie Wadowic odbędą się Światowe Dni Młodzieży. No i powinno nas to żywo interesować, bo wprawdzie jest to impreza organizowana przez Kościół Katolicki, ale na naszym terenie i nas wszystkich będzie dotykała i dotyczyła. Koordynatorem u nas w Wadowicach całej imprezy jest ksiądz Adam Garlacz, on jest wikariuszem w naszej bazylice. Przedstawił mi też cztery młode wolontariuszki, z którymi współpracuję i które będą organizowały to u nas w Wadowicach. To, co Państwa najbardziej interesuje, to to, chciałabym potwierdzić, że chcemy zaprosić Ojca Świętego do nas, do Wadowic. Takie zaproszenie formułujemy. Musimy je przekazać za pośrednictwem kardynała Dziewisza i z nim najpierw się spotkamy, a potem przekażemy drogą oficjalną dyplomatyczną zaproszenie. Będziemy jeszcze w przyszłym tygodniu rozmawiać z panem starostą, czy jest wola ze strony starostwa, żeby zrobić to wspólnie, czy tylko samo miasto Wadowice takie zaproszenie miałoby wystosować. Z Urzędu Miasta będzie wyznaczona osoba do koordynacji tych zadań. Takiej osoby jeszcze nie ma, ale szukamy, kto by tu mógł być. Na pewno będziemy musieli w przyszłym roku, na przyszły rok budżetowy zarezerwować środki na realizację też poszczególnych celów. Wydaje mi się, że sprawa jest ważna, no a bez rezerwacji konkretnej sumy nie uda nam się niczego zrobić. I kolejna rzecz, która jest ważna przy logistyce całego wydarzenia, będziemy musieli się zastanowić nad tym, jak umieścić, gdzie jak umieścić wszystkie autokary i samochody, które będą przyjeżdżały. Pomysł jest taki, żeby zorganizować parkingi wokół miasta, więcej niż jeden, gdzie zatrzymywałyby się autokary, a pielgrzymi wchodzili do miasta. Ja mam jeszcze takie pytanie. A czy w ogóle już jakieś są terminy uzgodnione, jeżeli chodzi o zaproszenie z księdzem kardynałem Dziwiszem, czy z dziekanami tutaj naszych parafii? Zaproszenie będzie ze strony miasta, więc my dostosujemy jakby jako instytucja państwowa takie zaproszenie. Natomiast z kardynałem Dziwiszem w najbliższym czasie będziemy mieć spotkanie w tej sprawie. My czekającego prezydium pani Marię Zdrowotek na informację na temat zaproszenia Ojca Świętego i dosyć długo to czekali, na to podjęliśmy kroki, gdzie rozmawialiśmy z dziekanem odnośnie zaproszenia Ojca Świętego do Wadowic. I na dzień dzisiejszy jest ustalone, że udamy się razem z księżmi dekanatu jednego i drugiego z Wadowic z celu zaproszenia Ojca Świętego do Wadowic. Jeżeli chodzi, to tylko chciałem tylko tyle poinformować Państwa.